Doktor Łukasz Tekiela, dyrektorem Muzeum Regionalnego w Lubaniu, został w maju 2013 roku. Obejmując to stanowisko, miał konkretny pomysł na lubańskie muzeum. Dziś w środku tygodnia Łukasz Tekiela opowie o swoim pomyśle, o zamierzeniach i o tym, co przez te niecałe 2 lata udało się zrobić, aby muzeum przyciągało zwiedzających. Małgorzata Małkowska, witam i zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W maju 2013 roku objął Pan stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Lubaniu po Pani Bożeni Adamczyk-Pogorzelec, która dyrektorem tutaj była ponad 30 lat. Zgadza się. Obejmując to stanowisko, jaki pomysł miał Pan i ma Pan na Muzeum Regionalne? Pomysł miałem dosyć konkretny. Chciałem od samego początku prezentować w muzeum to, o czym możemy powiedzieć, że jest wyjątkowe w przypadku powiatu lubańskiego lub też w przypadku pogranicza Dolnego Śląska i Górnych Łużyc. Mając na uwadze tą niewielką przestrzeń i niewielki budżet, o którym wiedziałem, że jest niewielki już na samym początku, musiałem wybrać jakąś konkretną drogę i uznałem, że jeżeli będę prezentował w muzeum to, co jest najbardziej charakterystyczne, to, co jest najbardziej wybitne, będzie to najlepszy wybór. A co jest najbardziej charakterystyczne, najbardziej wybitne, na co Pan tu stawia? W moim uznaniu, nie tylko w moim, Lubań jako miasto może poszczycić się wieloma elementami. Między innymi niesamowitym dorobkiem malarskim. Z Lubania pochodziło wielu wybitnych malarzy. Co ciekawe, ta tradycja do pewnego stopnia jest kontynuowana i dzisiaj, bo również w chwili obecnej mamy w granicach swojego miasta ludzi, którzy zajmują się malarstwem i robią to na bardzo dobrym poziomie, można powiedzieć, że profesjonalnym. Stąd też chciałbym prezentować i prezentuję, i w zasadzie na to stawiam od samego początku, ten dorobek artystyczny Lubania. Jest rzeczywiście czym się chwalić, ale tak przyjęta opcja rozwoju tej placówki ma jeszcze jeden atut. Malarstwo czy grupa zabytków o charakterze artystycznym i przede wszystkim malarstwo stale są jeszcze na rynku. Czyli co jakiś czas na danej aukcji, na danej giełdzie pojawia się obiekt, którym można się zainteresować i który można nabyć, w przeciwieństwie do innej kategorii zabytków. Owszem, w historii Lubania są inne, również bardzo ciekawe elementy, jak na przykład historia chusteczek, ale niestety nie mamy zabytków, którymi można byłoby ten fenomen zilustrować. Nic więcej się nie pojawi. Właśnie, i raczej mało prawdopodobne, że coś w tym temacie się pojawi. Kolejnym elementem naszego regionu, który warto pokazywać, jest niewątpliwie Zamek Czocha. I dokładamy wszelkich starań, żeby gromadzić maksymalną, oczywiście na miarę możliwości naszego budżetu i w miarę możliwości, jeżeli coś się pojawia na rynku, liczbę zabytków. Na Zamku Czocha na dzień dzisiejszy nie możemy zobaczyć w zasadzie ani malarstwa, ani grafiki, ani innych obiektów ruchomych, które ilustrowałyby historię zamku. Tych zabytków nie ma, one stamtąd zniknęły. Natomiast na dzień dzisiejszy my jako muzeum dysponujemy możliwościami, oczywiście nie jakimiś wielkimi i nieograniczonymi, ale całkiem sensownymi, żeby gromadzić tego rodzaju obiekty. W ciągu 2 lat zgromadziliśmy ich całkiem sporo. Czyli na bieżąco staracie się być z aukcjami, z dokładnie jakimiś takimi wydarzeniami, praktycznie na których można... śledzimy aukcje w całej Europie i jeżeli tylko coś się pojawia, co odpowiada naszej koncepcji budowania muzeum, no to staramy się ten zabytek pozyskać. No i tym trzecim elementem, który uważam, że też jest pewnym fenomenem naszego powiatu, to na pewno jest kurort w Świeradowie. Jego historia sięga XVIII wieku i już w tym roku pozyskaliśmy znaczną liczbę zabytków. I chciałbym, żeby stałym elementem wystawy w Lubańskim Muzeum był również Świeradów. Mhm. Wróciłam do newsa, którego robiliśmy w maju 2013 roku, jak zaczynał Pan tutaj dyrektorowanie. I tam Pan mówił, że przejmuje muzeum, które boryka się między innymi z brakiem powierzchni wystawienniczej, niedostatecznie rozbudowaną kadrą, no i tym cienkim budżetem, o którym tutaj już też wspomnieliśmy. Czy od maja 2013 coś się zmieniło? Zmieniło się bardzo dużo.
Przede wszystkim wymieniliśmy sprzęt ekspozycyjny. Praktycznie w 80% został, a nawet w 90% został wymieniony, co jest dużym osiągnięciem. Myślałem, że uda mi się kupić połowę z tego, co nabyliśmy w ciągu najbliższych 2 lat, licząc od chwili, kiedy obejmowałem to stanowisko. Kolejna kwestia, czyli która była niezmiernie istotna, to ta kadra pracownicza. Jestem bardzo zadowolony z ludzi, z którymi mam przyjemność współpracować. Jest to Grzegorz Jaworski, archeolog i historyk sztuki, pani Joanna Piotrowska. Są to ludzie świetnie przygotowani merytorycznie, ambitni, pracowici i co najważniejsze, utożsamiają się w pełni z placówką, w której pracują. Czysta przyjemność mieć takich pracowników, w pełni im ufam i wiem, że jeżeli coś przygotują, to będzie to na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. No właśnie, bo wtedy pan mówił, że pojawi się archeolog, czyli pojawi tak, się. Tak, on jeszcze wówczas nie był zdecydowany. Ale podjął tą decyzję, więc pracuje w muzeum. Dzięki niemu muzeum pozyskało kilkadziesiąt zabytków XVI-XVII-wiecznych. Dzięki niemu też udało nam się uruchomić pracownię konserwacji ceramiki, która pracuje. W ciągu ostatnich 2 dni wykleiliśmy też kilkanaście naczyń bardzo cennych z końca XVI wieku. A ta powierzchnia wystawiennicza nie rozciąga się? Powierzchni raczej nie uda mi się szybko rozciągnąć. Jest to chyba największy problem muzeum. Często spotykam się z zarzutem, że muzeum nie prezentuje takiej czy innej grupy zabytków lub też, że sprzęt ekspozycyjny nie jest najnowocześniejszy. I no tutaj rozumiem pretensje tych ludzi, natomiast przy tak niewielkiej powierzchni i nieustawności tej sali musimy stawiać na uniwersalizm. Nie jestem w stanie pokazać całej historii regionu, całej historii miasta. Raz, że nawet nie mam zabytków pozwalających zilustrować te najdalsze dzieje, a dwa, że nie pozwala na to przestrzeń. My musimy mieć przestrzeń na, powiedzmy, przypominającą do pewnego stopnia salę konferencyjną na spotkanie. Musimy mieć przestrzeń na wystawę czasową, więc ta wystawa, którą mam, musi być tak pomyślana i tak skonstruowana, żeby w każdej chwili móc usunąć wszystkie gabloty, usunąć zabytki, wstawić inne na potrzeby wystawy czasowej. Tak, dlatego też nie mogę projektować gablot pod konkretne zabytki, nad czym ubolewam, bo takie gabloty są piękne, nowoczesne, zgodne z najnowszymi trendami. Natomiast jeżeli zainwestowałbym 25 czy 30 tysięcy złotych w jedną gablotę po to, żeby pokazać w niej 3 obiekty i która byłaby niemobilna, no to strzeliłbym sobie troszeczkę w kolano, bo... Na razie nie ma na to miejsca. A nie ma szansy na jakieś nowe pomieszczenia? Nie ma tu takich pomieszczeń, które można by zaadaptować? Prowadzę na bieżąco rozmowy z burmistrzem. Próbuję też wywierać na nich presję, natomiast rozumiem też ich sytuację w 100%. Na dzień dzisiejszy miasto nie dysponuje pomieszczeniem, które mogłoby przeznaczyć, czy budynkiem, które mogłoby przeznaczyć na muzeum. Owszem, są jakieś koncepcje, ale one łączyłyby się z ogromnymi wydatkami, a na to budżetu miasta też w chwili obecnej nie stać. A co się panu już udało zmienić w funkcjonowaniu muzeum? Czy jakieś nowe pomysły, nowe działania, oprócz tego, że nowe nabytki tutaj są? Przede wszystkim ja zmierzam, mam jasno sprecyzowany cel. Chciałbym, żeby w tym muzeum były prezentowane zabytki wysokiej klasy. Niech ich będzie mniej, ale niech one będą wysokiej klasy, tak żebyśmy mogli być dumni z tego, co możemy zaprezentować. I w momencie, kiedy, powiedzmy, osiągnę ten poziom, który mnie będzie w pełni zadowalał, a to już myślę całkiem niedługo, chcemy skoncentrować się na działalności naukowej, czyli na działalności naukowej i popularyzacji tej nauki wśród mieszkańców miasta i regionu. I to jest, myślę, że to nam już się udaje, dlatego że w chwili obecnej w zasadzie mamy 3 projekty naukowe, które są bardzo mocno zaawansowane. Efekty jednego z nich w postaci książki ujrzymy już na jesień tego roku. Będzie to praca archeologiczna. Na rocznicę reformacji opublikujemy historię Kościoła Granicznego w Biedrzychowicach. Powstaje też monografia pożarów lubańskich, więc ta działalność naukowa jest bardzo intensywna. Ale bardzo jestem zadowolony również z tego, że muzeum otworzyło się na ludzi, otworzyło się na współpracę z ludźmi, przede wszystkim z młodzieżą i wspólnie z
innymi instytucjami miasta czy stowarzyszeniami robimy w skali roku kilka eventów historycznych, otwartych, które przyciągają ogromną liczbę ludzi. No właśnie, bo w tych wszystkich rekonstrukcjach, imprezach historycznych, które się odbywają w Lubaniu, Muzeum Regionalne też bierze udział. Tak, raz, że bierze bezpośrednio, czyli czasami ja się przebieram i przebierają się moi pracownicy. Dwa, że jesteśmy najczęściej odpowiedzialni za scenariusz takiej imprezy. Finansujemy tą imprezę, załatwiamy stroje i tak dalej, więc jest to nasz bezpośredni wkład w przygotowanie tych inscenizacji. Jesteśmy ich inicjatorem, a w związku z tym, że środowisko Lubania już przywykło do tego rodzaju wydarzeń i chętnie się w nie włącza, efekty są zaskakująco dobre. Oczywiście zawsze się znajdzie ktoś, komu się coś nie będzie podobać, ale ja sobie z tego w pełni zdaję sprawę. Natomiast to zaangażowanie przede wszystkim młodzieży jest tak wielkie, że żal tego nie robić. No właśnie, a chciałam zapytać o odbiór mieszkańców i z tych starszych i tych młodszych. Czy ludzie chcą chodzić do muzeum? Czy wy chcecie jakoś ich tutaj specjalnie ściągać? Macie na to pomysł, żeby ściągnąć ludzi do muzeum? No w ciągu tego roku udało nam się zwiększyć liczbę odwiedzających około 1500 osób. Więc, co na to miało wpływ? Więc jeżeli chodzi o Lubman, jest to myślę duży sukces. Myślę, że przede wszystkim wzrost liczby wydarzeń w samym muzeum. Że to najbardziej wpływa na zwiększenie. Czyli ludzie zauważają, że coś się dzieje, tak. I że warto zajrzeć. Jeszcze nie promujemy muzeum tak, jakbym chciał, żeby było promowane. I nie wynika to ani z sytuacji naszego budżetu, ani z innych czynników obiektywnych. Jest to nasza decyzja. Nie chcemy obiecać ludziom na razie zbyt wiele, żeby nie było rozczarowania. Zaczniemy promować muzeum niebawem w odpowiedni sposób i w określonych miejscach, stąd też te grupy zabytków. Chcemy promować muzeum na Zamku Czocha, dlatego będziemy się starać przyciągnąć turystów stamtąd, stąd stawiam na Zamek Czocha. Chcemy ściągać turystów ze Świeradowa, dlatego chcemy mieć ekspozycję na temat Świeradowa. To jest ściśle ze sobą powiązane, jest to koncepcja cała zamknięta. I tych ludzi, myślę, jakiś tam procent z tych odwiedzających Zamek Czocha czy Świeradów uda mi się przyciągnąć do Lubania. Jak się nie uda, no to się okaże, że się myliłem. Natomiast plan jest i konsekwentnie go realizuję. Jeżeli chodzi o te eventy historyczne, to muzeum ma też również swój dzień historii. W tym roku będzie to 27 czerwca. Jest to już trzeci raz z rzędu tego rodzaju wydarzenie. Czyli cały dzień organizujemy na rynku, jest to rozrywka dla ludzi, ale rozrywka związana z historią żywą, czyli taką, gdzie ludzie mogą bezpośrednio uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach, czyli mogą sobie przygotować własnoręcznie świece, mogą wykleić gar, mogą przygotować jakąś strawę, czy też wziąć udział w inscenizacji, czy biernie, czy czynnie, więc to jest taki dzień, w którym muzeum jest w 100% otwarte na ludzi pod każdym względem. Przy mojej obsadzie kadrowej jest to niesamowity wysiłek, bo to jest tylko 1,5 etatu merytorycznego. Ale plus ja. Współdziałacie, więc, prawda? Ze szkołami, ze stowarzyszeniami. Współdziałamy na zawsze. Jeżeli ktoś ma wolę współpracować, zawsze jesteśmy otwarci i nie pozostaje to bez odzewu. Taka prośba. Mhm. A co się panu tutaj udało nabyć? Jakieś takie szczególne perełki, o których pan tutaj może marzył, a udało się? Nawet udało mi się kupić kilka takich rzeczy, o których nawet nie marzyłem. Także na pewno chciałem od samego początku wnieść coś do kolekcji prac Ludwika Denzigera. I tak podczas rozmów z lokalnymi kolekcjonerami, którzy również, mogę powiedzieć, polują wręcz na pracę tego malarza, usłyszałem, że jest to mało prawdopodobne i raczej się to nie wydarzy. No i na przykład w tamtym roku udało mi się kupić wielkosztalugowy obraz przedstawiający śnieżne kotły właśnie Ludwika Denzigera. Znawcy tematu mówią, że jest to na pewno jedna z najlepszych prac tego autora. Obok tego kupiłem jeszcze kilka mniejszych prac jego autorstwa. Więc z tego jestem na pewno bardzo dumny. To jest wystawa stała w muzeum. Tak, prace Denzigera, chociaż nie wszystkie, bo niektóre trafiły do konserwacji, niektórych nie pokazujemy z braku właśnie przestrzeni, więc pokazujemy te najcenniejsze, które są w naszych zbiorach, więc przede wszystkim obrazy olejne. Na pewno ciekawostką ogromną są prace związane z Zamkiem Czocha.
udało nam się w Berlinie na aukcji kupić najstarszą grafikę, na której przedstawiony jest zamek Czocha autorstwa Christopha Nathe. I na tej grafice jest pokazany zamek jeszcze sprzed pożaru z końca XVIII wieku. Jest to niezwykle rzadka, cenna rzecz. Udało nam się również kupić dwa obrazy olejne z początku XIX wieku. Jeden jest prezentowany już w chwili obecnej, drugi na ekspozycję trafi za moment. Jest to obraz autorstwa drezdeńskiego autora Reinharda. Wysokiej klasy praca pokazująca zamek Czocha z takiej dosyć rzadkiej perspektywy, czyli od strony zachodniej i z perspektywy człowieka stojącego na poziomie rzeki Kwisy. Bardzo, bardzo interesująca praca, pozyskana w Szwajcarii. Oprócz tego udało nam się kupić jeszcze jeden obraz olejny, ale już z lat 20. XX wieku, autorstwa Paula Austa, przedstawiający tą nadkwisańską twierdzę. No i około 10 grafik również ukazujących zamek Czocha z XIX wieku, w tym jedna, o której już mówiłem, z wieku XVIII. Więc ten zbiór w chwili obecnej już jest bardzo ciekawy. Chciałbym w przyszłości wydać album, w którym prezentowany byłby zamek Czocha, zarówno w malarstwie, jak i w grafice. Być może uda się to zrobić w przyszłym roku. Brakuje mi jeszcze kilku elementów, kilku grafik. No myślę, że one są do zdobycia. No na razie się nigdzie na rynku nie pojawiły, ale myślę, że jak się pojawią, to na pewno je kupimy. Skąd muzeum ma pieniądze na ten cel? Bo to na pewno też ludzi interesuje. Czy pozyskujecie też jakieś środki? Muzeum, kiedy obejmowałem to stanowisko, byłem załamany w pewnym sensie, bo miałem 7000 zł na działalność merytoryczną w skali roku. Szaleć się nie dałoby z tą więc kwotą. W tej kwocie jest to wielkie wyzwanie, żeby robić cokolwiek. No, to nie da się ukryć. Jedna gablota, właśnie taka uniwersalna, nie taka z najwyższej półki, kosztuje około 3000 zł, prawda? Więc mając 7000 zł do dyspozycji, stary sprzęt i ogromne braki we wszystkim, no trudno zawojować świat z taką kwotą. Ale znaleźliśmy alternatywne sposoby na finansowanie, przede wszystkim tutaj archeologia dużo nam pomogła w tej kwestii. Więc ten budżet udało się potroić jeszcze tego samego roku. Miasto doceniło sukces i wysiłek, więc ten budżet został też nieco zwiększony. No i dzięki temu pojawiły się pierwsze sukcesy i też taka ochota do pracy. Bo jak się udaje coś zrobić, no to też chętniej się angażuje. Napędza do następnych działań. Już nasz czas się w zasadzie kończy, ale takie ostatnie pytanie. Jak sobie Pan wyobraża Muzeum Regionalne w Lubaniu za 10 lat? Dosyć długa perspektywa, bo praca w muzeum wygląda tak, że w zasadzie jest ten cel nadrzędny, prawda, który chciałbym osiągnąć, czyli zwiększyć powierzchnię muzeum, ale jednocześnie wiem, że jest to rzecz bardzo odległa, więc muszę się koncentrować na tym, co mamy i pracujemy w zasadzie od wystawy do wystawy i od zakupu jednej gabloty do zakupu następnej, bo ciągle jeszcze zakup gabloty kolejnej jest wielkim wydarzeniem dla nas wszystkich, mimo że to się może wydawać śmieszne, no ale przy ograniczonych środkach tak to w rzeczywistości wygląda. Widzi Pani, jeżeli uda mi się pozyskać pomieszczenie, to wszystko zaczniemy od nowa. Więc może być tak, że jeżeli za 10 lat, jeżeli jeszcze będę dyrektorem, bo to się wszystko może przecież zmienić, tak, pojawiłby się nowy obiekt dla muzeum, no to wówczas zaczynamy znowu z poziomu zero. Bo znowu ten sprzęt nie wystarczy, znowu nie będzie pasował do innego wystroju, więc... Ale wtedy można by zrealizować te wszystkie pomysły. Tak, wtedy oczywiście można byłoby zrealizować wszystkie te pomysły. Natomiast tak chodząc, twardo stąpając po ziemi, no to chciałbym, żeby rzeczywiście przez środek tamtej części muzeum i tutaj poprzez to skrzydło przebiegała wystawa ukazująca historię Lubania. Na tym mi strasznie zależy. Ale tu też liczę na mojego archeologa, że uda nam się pozyskać zabytki, przynajmniej pozwalające punktowo zilustrować wydarzenia z XIII, XIV czy XV wieku, bo tego niestety nam bardzo brakuje. Że będziemy mieli wystawę malarstwa godną naprawdę poważnego muzeum, takie mam marzenie. I że wzrośnie liczba odwiedzających i że w końcu Muzeum Lubańskim nie będzie się mówić jako o antykwariacie, w którym śmierdzi stęchlizną, bo takie opinie można spotkać. Chociaż nie jest to prawda. To może ci, którzy nie byli dawno. Większa liczba ludzi będzie się wypowiadała pozytywnie. Zaprośmy na koniec wszystkich do Muzeum Regionalnego. Także zapraszam jako dyrektor muzeum i osoba reprezentująca moich wspaniałych pracowników, wszystkich do naszego muzeum. Jesteśmy otwarci na ludzi, każdego prowadzimy, opowiemy o tym, co jest najpiękniejsze i najciekawsze w historii Lubania i powiatu lubańskiego. No i zapraszam do współpracy.
Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę samych sukcesów. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.